No zobacz teraz w tym miejscu. Co wyciągnę? W tym samym miejscu. To nastaw ręka. Bo nie wziąłem sobie pojemniczka z, czekaj. Z olejkiem. No, że... I witajcie na kanale Odyńce.pl. Jesteśmy w kolejnych poszukiwaniach śladem bitwy pod Mokrą, niedaleko Kłobucka. I jesteśmy już przed odprawą. Zaraz kierownik Arkadiusz zrobi, jest za 10:08. A tu widzicie, co się stanęło. Czarna Wołga dostała, trzeba zakleić na czas, zanim Jarek skończy busa i się zajmie Czarną Wołgą. O, co się dzieje? A tutaj mamy co? Że tak powiem, pozostałości po srebrnej wołdze, bo kilka dni temu była już złamowana i trafiła, być może jeszcze nie trafiła, ale już jest w kolejce na żyletki. W ogóle musiałem wystawić przez to złamowanie fakturę, ale to wam powiem i zaraz wam powiem, ile dostałem i dlaczego musiałem ją wystawić. Jest z nami kierownik Arkadiusz. Arku, będzie w końcu coś tutaj? Będzie albo nie będzie, jak to mówią górale. A na pole nie? Las tylko, nie? Srebrna Wołga spędziła z nami okrąglutki roczek. Zrobiła jakieś 14 tysięcy kilometrów. Jej zakup, jak pamiętacie, był podyktowany tym, że mieliśmy tylko jedno auto, bo T4 była wtedy w poważnej jakiejś naprawie. To był mniej więcej kwiecień, maj zeszłego roku. No a że nie był to samochód przeznaczony na dłuższy okres, to budżet był niski. Po paru perypetiach udało nam się go zakupić. Przez ten rok zepsuła się tylko, co się zepsuło? Zepsuł się wentylator chłodnicy, jakiś bezpiecznik. W ostatnim miesiącu auto gasło, miało jakieś tam problemy chyba z elektroniką. O dziwo, oczywiście w dniu złomowania wszystko zaczęło działać. Tak zawsze jest, jak się takie auto złomuje, ono zawsze potem ożywa. No i cóż, 20 lat służby, miała mieć jakieś tam części, do czarnej mieć, no ale generalnie nie ma czasu się w to bawić. Jeśli chodzi o podwozie, to widzieliście, że nie za bardzo, nadwozie średnio, ogólnie silnik jeszcze spoko, trochę tam jakiś wyciek oleju był. No i tak to samochód 20 lat służył, 19 lat jednemu właścicielowi, mi ostatni rok. No i co? To jeszcze można powiedzieć, 270 tysięcy stan licznika, no przebiegu, bo tu raczej nikt nie robił machlojek. No i cóż, niedługo będzie Renault Master, więc będzie te czwórka w zapasie na zmianę dla Odyna, będzie mu służyć, a ja będę mieć do pracy czarną Wołgę. Fakturę musiałem wystawić, bo jako złomowanie samochodu służbowego, tak, który pracował dla firmy, jest to przychód przedsiębiorstwa. No i dlatego trzeba było wystawić fakturę, tak dziwne to, no ale takie są przepisy, to tak też zrobiliśmy. Mówię, że możemy zrobić napad na bank, bo zezumowałem srebrną Wołgę i jej tablice są jeszcze u mnie w tym bagażniku. Robisz napad, zmieniasz tablicę, uciekasz. Ale mają ciebie tam, gamuniu. No słuchajcie, już czerwiec prawie i las już bardzo, bardzo gęsty się zrobił. Tu mamy jakąś ścieżkę. Albo kiedyś rzeczka jakaś płynęła, ale raczej ścieżka jakaś. Tu z lochów coś mamy. Nie. Jest godzina 9:30, wszyscy już szukają, a ja idę do Czarnej Wołgi i muszę myknąć na jakieś śniadanie, może na jakiś spacerek się przejdę i wrócę tutaj rozpalać grilla, no i zobaczyć, co znajdą tak gdzieś za półtora godzinki. No i Jarku, przepraszam, będę tam w Iłży niedługo, to coś na to poradzimy. Słuchaj, ten słup jakoś sam wyrósł, nie wiem jak cofałem, tak to się stało. No i minęły 2 godziny, jak mnie nie było. Zdążyłem przemyśleć swój żywot, zjeść śniadanie, pozwiedzać okolice, przejście na spacer, wróciłem. Kierownik Arkadiusz się kryje, bo ukrywa, co znaleźli, nie? A co znaleźli? Złom! Nie, nieprawda. Nie zrobisz tego znowu. Tu jest sekcja lepszych rzeczy. Tu są trochę lepsze. O, widzimy. Czyli łyżka i mamy guziki. I co tu mamy? Międzywojnie? Dokładnie. A tu? Coś lepszego, tak? Jeszcze. No tu jest grubasek, August III, grosik. To jest Buratinka, też muszę poczyścić.
No i słuchajcie, jednak udało się znaleźć. Rzeczywiście tym razem Arek przeszedł z samego siebie. Mówisz, że co? Podkówka? Z buta się nie wiesz. No pięknie, na nim światło pada. Światło nowej historii. A ono kryje jest. Malutku. Śmieci kaj tam? Ja, tam śmieci. Podkowa? No może być. Dziwno. Taką malutką, nie mam dwie takie. Rzeczywiście mało. Nasz grill się trochę za bardzo rozszalał. Trzeba tu przykręcić. 20 koni mniej. O. Pierwsza seria już się przyrumienia, a tu czeka druga, a tutaj przekąski. No bo czysto, no. Czysto. Tu rzeczywiście ktoś już przechodzi. A to też się nie wie, czy? Kapsla nie ma, zakrętki po wódce. Połówka podkowa. Nie uświadczysz. Nie, no to parę to razem. To razem z wódką razem, butelką ma. Więc to samo. Nawet się ten, jak tu już kalfas się zapełnił prawie już. Dacia siądzie, nie? No zobacz teraz, w tym miejscu. Co wyciągnie? W tym miejscu. To nastaw ręka. Czekaj na... No i nic. Pit. To tak jak moja stara, to samo. Nic, nic. Czekaj na... Bo nie wziąłem sobie pojemniczka z... Czekaj. Z olejkiem. Tuszu. Czekaj, to no. No ale jakie napięcie, kurde. W telenoweli to. No, sypnęło. Sypnęło, wszystko? Faktycznie. Okay. Coś padło, czy... Jeszcze Ołowix. No kurczę. No skarbik tych, bratynek. Z jednego miejsca się nie? Ja, bo takiego dupnego pnioka. Tak? Marek, może za tydzień jednak tu. No widzisz, jak ktoś... Jak ktoś szuka, ten znajdzie. No widzisz, da się znaleźć. Ale to wszystko, no czekaj, tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 w sumie. 26. Nie wiem, bo ja tam... Czyli to 18 wiek. Ale chyba raczej, kurde, trzeba było... Patrzcie, widzicie? 18 wiek. Średniowiecze. No, ale nie, tutaj wszystko raczej... I tu raczej ile będzie? Wszystko bratynki. Bratyneczki. No ale pomyślę, że ktoś toczył ostatni raz w ręku... No z 200 lat, 300, grubo, ta, 300 ponad, lat temu, ponad, nie? Czy za 50 by było? Sakwy się... No musiało się mu posypać albo coś, albo... Była jakaś sakiewka, sakwa zgniła, bo to wiesz, barter organiczny to... No, ta moneta też musiała fajnie bić. Damy to tu. To jest w ładnym stanie. No ale to jest... No nie wykopki na piątkę dzisiaj. Ja to myślałem, że to jest nowotko. Moneta. To takie cieniutkie. To co, bo ratyny są? Jakby to był ogrodzieniec, to już mamy trzy razy średniowiecze, tak? Tak. No to słucham cię. Podkówki. Bratynki. Guziczki, łuski. Dwójki lub trójki, kopiejki. Kopiejki jedynka, półkopiejki. Tu jest 24 część talara, sapek, pierścionek, łyżeczka, to jest, tutaj mamy klepeszkę, złoto Weimaru, międzywojnia, no i są grubasek, monetka August III, a to jeszcze nie wiadomo, bo jest zarośnięte. Czyli za tydzień ładnie. Powtórka, tak? Nie wiadomo jeszcze, zaraz wam powiem, bo zaraz przenosimy się do studia. I informacja na najbliższy czas. Mamy poniedziałek, jak publikujemy film, więc w najbliższym czasie co będzie się działo? 1 i 2 czerwca odwiedzimy dwa miejsca, gdzie będą różne konkursy, zabawy dla dzieci. Różne instytucje to będą organizować tu lokalnie. Gdzieś tam będzie z tego jakiś może vlog, taki jeden z tego 1, 2 czerwca. 3 czerwca będą poszukiwania w koniec polu, tereny raczej leśne i taktyczne, ponieważ kierownik Arkadiusz sprawdzi przy okazji nieużytki i pola, które są wokół koniec pola, żeby określić, czy warto tam zrobić logistycznie, bo tam logistyka jest największym problemem. No i czy to jest oczywiście skoszone miejsce, czy można tam zrobić w przyszłości, w najbliższym czasie jakieś poszukiwania. A już dzień później, będzie pracowity weekend, bo dzień później kierownik Dawid ze Stowarzyszenia Inventum będziemy organizować tutaj poszukiwania niedaleko Głubczyc w województwie opolskim.
możliwość uczestnictwa na te wydarzenia 3-4 czerwca. Będą się pojawiać kolejno mniej więcej poniedziałek, środa, żeby to troszeczkę oddzielić, żeby nie było zbyt dużego zamieszania. To pojawi się oczywiście na stronie odyn.pl. Prawie północ, jak kończę montować, żeby na poniedziałek był film. Jeszcze słuchawki mi się uszkodziły i bez słuchawek pewnie coś będzie z dźwiękiem nie do końca. No ale jak mówiłem, na żywo, na materiale, poszukiwania na piątkę z plusem. Dawno takich fajnych nie było. No i przed nami chyba słoneczny tydzień. To taka niemęcząca pogoda, przynajmniej w niedzielę była, że słoneczna, ale niemęcząca. Także łapmy witaminkę D i do zobaczenia wkrótce.